Cześć, witajcie, ja jestem Komornik, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Hearthstone 3 jako Niemcy i jesteśmy przed wojną, jest 38 rok, 19 marca, słuchajcie, mamy możliwość dołączenia Japonii do frakcji i możemy sobie zaanektować Austrię, więc dzisiaj to zrobimy jako pierwszą rzecz, więc to już jest za nami. Mamy więcej terytoriów, przypominam, że Hiszpania jest po naszej stronie już prawdopodobnie, tak, jest w osi. Cudownie, to oznacza, że będziemy mogli rozebrać Francję na dwie części praktycznie. Może trochę nie powinienem tego robić przed wojną z Francją, zyskać więcej tutaj tych terenów, ale z drugiej strony Hiszpania na pewno będzie tutaj sobie radziła świetnie z Afryką, więc mam nadzieję, że to się wszystko uda po mojej myśli. Do tego tak, mamy więcej... mamy statki. Statki trzeba rozlokować. Tylko cholera teraz, gdzie je rozlokować? To jest pytanie. Tutaj mamy łodzie podwodne. Może jeśli mam łodzie podwodne... Nie mam łodzi podwodnych. Dobra. To problem jeden rozwiązany. Tutaj jest jakaś całkiem spora ta flota. Chociaż wiecie co? Tutaj miałem chyba więcej tych statków jeszcze gdzieś. Tutaj nie ma. Tutaj jest Gdańsk. Tutaj prawdopodobnie. Tak, i tutaj sobie będziemy to wrzucać, więc to jest... oni stoją, gdzie oni stoją? W koło brzegu, tak? Dobra, no to do koło brzegu wszystko wrzucimy. Koło brzeg. Bismarck, proszę bardzo. Koło brzeg. I koło brzeg. Jak to teraz wygląda? 7, 5, musimy... O, cholera. To wiecie co? Może dwa statki stąd wyrzucę i je przetransportuję tu i połączę z tą flotą, więc sobie puścimy trochę czas, poczekam aż one przepłyną. Co tam się, zapasy, tak? Aha, pisaliście mi, żebym sobie poprawił sytuację z handlem, więc być może to jest dobry moment, żeby to zrobić. Ponieważ... A, mam tutaj handel automatyczny, więc to powinno się wszystko samo ustabilizować z jednej strony w sumie. Powinienem też troszeczkę wrzucić teraz chyba nacisk na moich, że tak powiem, oficerów. No tak, mam dobre prawo, więc mógłbym to zrobić w sumie. Dyplomacji mi teraz nie potrzeba, aż 3,86. Więc wszystko z tej dyplomacji, która mi jest niepotrzebna, wrzucę sobie do... oficerów. Dobra, trzy... Dobra, tak zróbmy może. Myślę, że jest to dobry pomysł. A co tam jeszcze mogę? Zaprosić ich i tutaj mam rozlokować dwie dywizje, tak? Czekajcie, ja muszę sobie teraz przypomnieć, bo w ostatnim odcinku to robiłem, ale tutaj chyba zakończyłem wszystkie tutaj roboty na tym teatrze, więc tutaj sobie to zamkniemy i zobaczymy, tak. Pierwsza grupa armii. Pierwsza armia. Raz, dwa, trzy. Te jednostki są... tak, to są rezerwiści, wszystko. Więc... was trzeba rozwiązać. Pyk i pyk. I to jest... piąty korpus. Piąty korpus, słuchajcie, to jest tu. I wy też do piątego pójdziecie. Dobra, i jeszcze jeden tutaj zostanie w takim razie rezerwowy. Mam nadzieję, że to się szybko... że to się szybko wyprodukuje. I więcej potrzebuję znowu... znowu potrzebuję więcej jednostek. Znacznie więcej jednostek potrzebuję. Myślę co zrobić teraz, bo w sumie czołgów by mi się przydało. Dobra, zostawię tak jak jest na razie. Technologię trzeba zobaczyć, co tutaj się bada. 40. Jesteśmy... dobrze, wszystko tutaj... tego nie potrzebuję chyba. Nigdy jakoś nie używałem spadochroniarzy, w sumie może to jest i dobry pomysł, żeby rzucać się na tyły wroga. O, przepraszam was bardzo, ale przed chwilą wstałem, jest godzina w tym momencie 11:37. A, poniedziałek do tego, a ja przed chwilą wstałem i tak to właśnie wygląda. Co tam. Nie będziemy walczyć raczej w Arktyce. Milicja, to mi też niepotrzebne. A, 38, to się wszystko musi zbadać niestety. Może jakiś przemysł, może coś tutaj... No, widzę, że tu się wszystko bada tak jak trzeba, więc... to też nie mam większej potrzeby.
mógłbym powoli zacząć badanie tego. No dobra, wrzucę to na górę samą. Wiem, że to jest do przodu 2 lata, ale to będzie bardzo długo i tak trwało. Co tam jeszcze? Coś stąd? 38? A, to na razie nie potrzebuję tego. To też wszystko na 39. Tutaj też się wszystko bada. Dobra, jest nieźle. Więc myślę, że mogę przyspieszyć trochę czas. No może nie aż tak, ale tak powiedzmy. A zaproszę tą Japonię do tej frakcji, co mi tam... Co mi tam, słuchajcie. O, nie wojnę. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy w tym momencie dosyć silną oś, więc mam nadzieję, że taka wojna z Francją przebiegnie znacznie krócej niż mogłaby przebiegać. Moim głównym problemem jest to, że większość jednostek ma w tym miejscu, tutaj jeszcze się transportują niektóre. I obawiam się troszkę, że jednak 5 korpusów na Polskę to może być za mało. Cóż. A, mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, teraz wiążemy i tutaj znowu pod 5 musimy to podpiąć. W momencie, kiedy wyprodukuje mi się jeszcze ta jednostka, to sobie, o właśnie, zrobimy kolejny. Co tu się zrobiło? Fajnie, zapasy. I do 5 was wrzucamy. Jest 4, jeszcze jedna nam potrzebna. Potrzebna nam jeszcze jedna taka jednostka. Na szczęście czołgi też już lecą, więc mam nadzieję, że one się zbudują szybko. Boże, ile tego... O, plus 12 IC. To jest świetna wiadomość. Muszę tutaj... O, właśnie. Dobra. Więc tak. To wywalamy. Wszystko, co ma to. Special Forces i... Supply Production. Dobra. Więc tak. To sobie już ogarnęliśmy, więc lecimy do przodu dalej. Tutaj dalej mamy niezadowolenie w państwie, ale to już się redukuje. Mam nadzieję, że jak najszybciej się zredukuje. Ostatnia jednostka piechoty, słuchajcie, znowu mamy możliwość przeprowadzenia jakichś akcji. Do Berlina, tak, zapraszam. I pierwsza armia leci tu. Może wy się przetransportujcie w ten sposób. Co tutaj mamy? Oczywiście. Dziękujemy. Przejęliśmy bardzo ważne prowincje. Taki był plan w sumie. Wszystko jest zgodnie z planem. Jest rok do wojny. Troszeczkę ponad rok. Mam nadzieję, że w tym czasie uda mi się zbudować jak najwięcej tych jednostek, bo trochę powiem wam, że mam wrażenie, że mi ich brakuje. A mam bardzo dużo możliwości budowy, więc powinienem chyba je zacząć też budować w sumie. Na pewno chcę... Co bym chciał? To bym chyba chciał. Z3. No i oczywiście dywizję standardową piechotę z artylerią. I ich zrobić z 15, powiedzmy, żeby były 3 korpusy. Chociaż tam mam jeszcze 3 do przodu. 3 mam do przodu w produkcji, więc zrobimy sobie jeszcze 2. Dobra, to powinno na razie wystarczyć. Jakoś nie idę w czołgi za bardzo, ale myślę, że nie przydadzą mi się w tym momencie. Polska jest tylko piechotą, więc to jest już plus. Tutaj mam nadzieję, Francuzi. Cudownie. Mam nadzieję, że będą uciekać z tamtej granicy. Ale dzięki temu, że właśnie obstawili granicę z Hiszpanią, to jest na pewno mniej jednostek tutaj, więc ja będę mógł się przebić spokojnie. Taki jest plan przynajmniej. I... Czesi dobrze wracają, cudownie. Jest pięknie. Ja czekam dalej na produkcję. Taki jest plan w sumie. Dobra, słuchajcie, wiem, że czołgi też są bardzo potrzebne. Ale bardziej potrzebna mi jest chyba piechota. Tam się znowu coś już zbadało. Okej. To jeszcze może lecieć do góry. To mi niepotrzebne i to mi niepotrzebne, tak? Tak. Okej.
pyk, pyk, pyk. To możemy zamknąć. Lecimy do kolejnej. Do kolejnego korpusu. Wiecie co? Te jednostki na razie zostawię, bo mam mało tych jednostek jednak, więc powinienem chyba na razie przestać je uzupełniać, znaczy wymieniać. A sobie pouzupełniam je później. Do szóstego to wrzucę. Szósty. I wylecicie tu. Nie wiem gdzie jeszcze. A dobra, do Sarlui. Nie wiem jak się wymawia niestety. No, co się dzieje? Czemu nie mogę tam kliknąć? No, teraz. A, zapraszam Państwa tu. Produkcja jak idzie pełną parą, mam nadzieję. Czy rakiety będą mi potrzebne? Nie sądzę. Cudownie, słuchajcie. A, tu jest 5, więc wy też możecie w sumie przejść. A, którzy to byli ci? Wprawdzie ja tu mam jedną górską, więc górska się przyda gdzieś tu. Noż cholera. Okej, okay, wyjdziecie, wy potrzebujecie uzupełnienia jeszcze. Dobra, poczekamy też na was. To jest 10 korpus, tak? 10 jest tu. Czy jeszcze jeden jest w produkcji? Nie, niestety, więc wy musicie i tak już iść na front, że tak powiem. Chociaż może wrócę was tutaj. Mam nadzieję, że wytrzymam presję. Mam jeszcze rok w sumie, więc mam nadzieję, że się uda. Cholera, 29 IC mi to zabiera. O mój Boże. Naprawdę chciałbym iść w czołgi, ale obawiam się, że na razie muszę iść w piechotę tylko i wyłącznie. No dobra. Zróbmy to w ten sposób po prostu. We wrześniu, 28 września. O mój Boże, może mi nie starczy czasu. Ale nie, to tego roku września. Dobra, to spokojnie. To ja tu mogę jeszcze narobić tych jednostek. O mój Boże, ile tych teraz się nabadało rzeczy, słuchajcie, tak. Na pewno to. Na pewno to i na pewno to. I na pewno to. Dobra. Niech to tak na razie zostanie. O, czekajcie, nie, to nie może tak zostać. To nie może tak zostać. To musi być zbadane w tym momencie jak najszybciej. Już. To jest chyba troszkę do przodu. Ale jak najszybciej się zbada wtedy. Wiem, że marnuję trochę badanie, ale... Ale mogę sobie na to chyba pozwolić, nie? To też bym bardzo chciał w tym momencie mieć. Bardzo bym chciał, powiem wam. W sumie nie wiem, czemu to jest do przodu, skoro to już nie jest do przodu tak naprawdę. Dziwne. Aha, może dlatego, że to jest na 40. Nie no, ale powinno się badać dobrze. Dobra, zostawię. Ej, tak, produkcja. Jak idzie produkcja? Produkcja idzie pełną parą, to mnie bardzo cieszy. Wejdę tam po prostu z buta. Co mi tam? Niczym mi to nie przeszkadza. Jak najwięcej jednostek jest chyba jak najlepszym pomysłem. Tym bardziej, że są to jednostki zorganizowane bardzo. No i cóż, pozostało mi chyba tylko czekać w sumie. Ewentualnie mógłbym zobaczyć, jak wygląda sytuacja tutaj. No, czyli was mogę też już przestać w sumie. Czekajcie, gdzie to jest? Gdzie to jest? To jest tu. Rumunię tak samo. Nie no, w sumie Rumunii nie mogę chyba. Ale zobaczę. 8 dealiantów Rumunia. No to nie, Rumunia musi zostać. Na kogo ja jeszcze wywieram nacisk? Na Finlandię? Nie. Dziwne. Bardzo dziwne. Ale to powinno dać mi 2 punkty dodatkowe do dyplomacji. Dokładnie tak się stało.
nie mam już szpiegów, więc to jest ten moment, w którym trzeba ich dorobić, bo nie zwiększamy zagrożenia w Anglii, w Wielkiej Brytanii, jak to woli. I będziemy sobie dalej... No więc tak, szpiegów 0, no, nie potrzebuję nic dyplomacji. Aha, może dlatego, że przestają teraz wszystkich... Czekajcie, 4 miało być, tak? Czy to wygląda nieźle? A, Bułgaria, słuchajcie. No to Bułgaria, czekajcie, gdzie jest Bułgaria? A, tu. Okej, Bułgaria jest zabezpieczona, więc tylko Rumunia praktycznie jest mi potrzebna. I nie mam teraz... O mój Boże! O mój Boże, nie mam teraz dyplomatów, tyle ile bym chciał. Ile tam miał... Dobra, niech tak zostanie. Niech tak zostanie, słuchajcie. Ja sobie Rumunię znowu zacznę... wywierać na nich wpływ. I możemy dorzucić znacznie więcej teraz badań. Co mnie bardzo cieszy, bo 29 to już jest... sporo. 29 to jest sporo. Więc ja mógłbym teraz... O kurde. Na pewno chciałbym... To już mam zrobione, to chciałbym w sumie, więc... To bym chciał. I... Chciałbym także może coś... Z tego. Bo tutaj jest dosyć tragicznie, jeśli chodzi o... te rzeczy, więc tak. Może sobie weźmiemy spotting i training załogi łodzi podwodnej. O kurde. O kurde. Blitzkrieg jest do przodu. Do przodu jest też mass assault. Do przodu jest też edukacja i to. Edukacja. I do przodu jest też... Nic już więcej, bo to mi jest potrzebne wszystko. Dobra. Możemy jeszcze więcej tych... że tak powiem... badań przeprowadzić, więc ja sobie też coś wybiorę może. To by mi się przydało bardzo, więc to musimy sobie poczekać na to jeszcze. Weźmiemy to. Pyk. Pyk. Inżynierowie? Czy przydaliby mi się inżynierowie na tym etapie? Milicja? To bym chciał, ale to jest też do przodu, więc może jeszcze nie teraz. To bym chciał na pewno. Coś jeszcze? Jeszcze mogę, cholera? Aha, jeszcze pół, no dobra. To może coś z teorii sobie zbadamy. To bym chciał na przykład. Dobra. Lecimy. Za miesiąc się wybudują tamte jednostki piechoty, więc to jest dobry... dobra wiadomość. O mój Boże! Muszę ogarniać teraz, bo tego mi się tak masakrycznie dużo nabadało. Centralne planowanie jeszcze jest chyba, tak? Tak. Dobra. W takim razie mogę sobie podciągnąć technologie związane z myśliwcami albo z bombowcami. Wolałbym chyba... Chyba bym wolał na razie myśliwce. Dobra, zróbmy to w ten sposób po prostu. Pyk, lecimy dalej. Jeszcze mogę więcej badań, naprawdę? Dobra. Niech będzie i tak w takim razie. Jak wygląda w ogóle zagrożenie związane z... Naprawdę...
No to pięknie. Węgrzy, widzę, nie będą chyba skłonni na razie się do nas przyłączyć. Tak samo Rumunii. No trudno. Mógłbym w sumie przeprowadzić tam jakiś event związany z przejęciem dowództwa władzy. O mój Boże. No naprawdę. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez badaczy rynku. Tak, to opancerzenie i silnik. I uzbrojenie przeciwlotnicze. Tak, to by mniej więcej się tłumaczyło. Dobra. I oczywiście więcej mam technologii w tym momencie. Czemu to się nie zaznaczyło? W sumie nie wiem. Coś z przemysłu bym też chciał. O, radar. Radar na pewno chce do przodu. Radar na pewno idzie do góry. Dobra, Włosi tam mają swoje zagadnienia. Ja tutaj już pierwsze jednostki mam wybudowane. Słuchajcie, cudowna wiadomość. Dziesiąty, jeden idzie na pewno do dziesiątego. Wtedy dziesiąty by poszedł od razu na front. Na przykład powiedzmy tu. Do tego mamy jeszcze dwa korpusy, tak? Więc to będzie 11. I to będzie 11. Czy ja czegoś nie kliknąłem, czy czegoś nie zauważyłem? Aha, do 9 dałem chyba. Nie wiem, gdzie dałem. Trudno się mówi. Pyk. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Gdzie ja mogę was dać, chłopaki? Tu was dam. Aha, i mam wrażenie, że teraz... O, no właśnie. Mam wrażenie, że stąd ruszyłem tylko ich. Aha, wy tutaj stoicie już, tak? No to stójcie. Dobra. Wy wszyscy idziecie, rozumiem. Tak, teraz wy. To jest korpus 12. Boże, ile mam rzeczy? Korpus 12, słuchajcie, to jest tu. To jest tu. I to jest tu. Was też zaproszę gdzieś tu. No i resztę niestety muszę robić ręcznie. Co nie będzie chyba też wielkim problemem w sumie dla mnie, bo... czekajcie, jakby to zrobić. No, mogę rozstawić tu. Bo akurat mam 5 tutaj jednostek, więc mogę wszystkich od razu połączyć. Tutaj dam sobie jakiegoś lepszego może generała. O ile nie padnie mi... A, o ile mi gra nie padnie, chciałem powiedzieć. Dobra, niech będzie Adam. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy są... czwarty skill, dobry skill. To dobrze, to bardzo dobrze. I teraz was moglibyśmy... Cholera. Podpiąć pod co? Pod. To jest druga... Nie, pierwsza, druga armia zachodnia. Czyli tu. Dobra, co możemy zrobić dalej? Możemy sobie to zrobić. Czemu nie? Czechosłowacja została anektowana. Co jest bardzo dobrym eventem. No i możemy zaprosić też Węgrów do siebie. Zrobimy to za chwilę. Albo w przyszłym odcinku po prostu. Bo widzę, że tutaj się już czas nam powoli kończy. Jeszcze kilka rzeczy może zrobię, ale nie za dużo w sumie. Co mam tutaj? Tyk, tyk, tyk. Mój telefon tam coś. Facebooki. To się, że tak powiem, zbadało. Fajnie. Boże, już tam coś robią. Akceptujemy. Dobra. Dobra. Tak by to wyglądało mniej więcej.
Produkcja. Jeśli chodzi o produkcję, to teraz pancery się tam dalej robią, więc ja może dorzucę jeszcze te jednostki na górę. Niech się zbuduje przynajmniej jeszcze jeden. Bo wiecie co, dorobię jeszcze więcej po prostu dywizji. I to będą już chyba wszystkie dywizje tutaj, jakie mam do zrobienia. Nie, z 10. 120 dni. Pyk i pyk. I więcej piechoty nie robię. I zacznę budować czołgi. Wiem, że czołgi będą bardziej potrzebne na Związek Radziecki, więc mam nadzieję, że do tego czasu już będę miał ich sporo. A także oczywiście będę przygotowywał powoli flotę i takie tam różne rzeczy. Czekajcie. I tam gun, ammo. Co tutaj jeszcze? I tyle chyba, tak? A to by wyglądało. Dobra. Więc tym akcentem sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jak zwykle zresztą. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam do komentowania, możecie dać mi łapkę w górę, możecie zasubskrybować mój kanał w ogóle, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, tutaj macie na dole link do mojego Facebooka, na którego Was też zapraszam, na górze macie link do subskrypcji, możecie sobie tutaj kliknąć, wtedy Wam się automatycznie kanał zasubskrybuje. No i cóż, dzięki za oglądanie, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!